Witajcie bardzo serdecznie. Zaprezentuję Wam teraz odpytajkę. Przepraszam. Odpytajkę i tutaj pozwolę sobie w czasie 20 sekund przedstawić, jakie zdanie by nas czekały, żeby Was tutaj zachęcić, żebyście mogli też je rozeznać w tym poziomie. Na przykład: jej mama robi nadgodziny, żeby ona mogła studiować na wymarzonej uczelni. Wymarzona uczelnia na ten temat. On postanowił tam pracować, dopóki nie otrzymał oczekiwanego certyfikatu. Postanowił tam pracować, dopóki nie otrzyma certyfikatu, którego oczekuje. Postanowił tam pracować, dopóki nie otrzymał certyfikatu, którego oczekiwał. I mąż zorganizował dla niej wycieczkę, przy czym ona zupełnie o tym nie wiedziała. Nie miała innego pomysłu, jak tylko kontynuować swoje zadanie. Nie miała innego wyboru, jak tylko kontynuować swoje zadanie. Dopóki tam pracujesz, skup się na swoich obowiązkach. Byłem na Ciebie zły, ponieważ siedziałeś zamiast mi pomagać. Bez celu siedzieć oni chcą jeszcze jednego psa, mimo że mają już trzy. Najpierw się je, a potem się płaci. Byłem rozumiany tylko wtedy, gdy mówiłem wolno i wyraźnie. Jedziemy w góry, żeby odzyskać równowagę. Słuchajcie, to jest, to jest grupa 34. Zdania złożone. To jest moja najwyższa grupa, jeżeli chodzi o poziom. Robimy tutaj jak słyszymy zdania złożone, zdania złożone współrzędnie, podrzędnie złożone i tak dalej. Używamy spójników, używamy konstrukcji umcu, ownecu, auserzu. Naprawdę dla grupa dla takich osób, które już są na poziomie B1, B2 spokojnie idące w górę gdzieś, nie? I będziemy sobie zdania analizować. Te, które były właśnie tutaj przedstawione. Będziemy je sobie tłumaczyć i wyjaśniać. Dobra, zaczynamy. Jej mama robi nadgodziny, żeby ona mogła studiować na wymarzonej uczelni. Zdanie brzmi tak: Ihre mutter macht über Stunden. Damit sie an der Traumuniversität. Studi Henkan. I chodzi o to, że konstrukcja z Damyt, które tutaj macie, dajmy sobie na fiolecik. To jest konstrukcja okolicznikowa celu, kiedy mamy dwa różne podmioty. Że jej mama robi coś, żeby ona, czyli ta córka jej, żeby ona mogła studiować. Dlatego z Damyt. Nie może być umców w tej sytuacji. I wtedy Damyt wprowadza szyk końcowy. Czasownik kan jest na końcu, ponieważ spowodowało to pojawienie się na myt. Dobra. E, wymarzona uż, uczelnia, uniwersytet, uniwersytet, patrzę, czy dobrze napisałem. E, przy, z przedrostkiem traum jako marzenie. Wtedy to jest coś wymarzonego. Na przykład mówi się, Traum, man. Wymarzony mężczyzna. Albo Traumfrau, wymarzona kobieta. Na wymarzonej uczelni też dałem opcję. Andea Gewünschten, Uni. Gewünschten to jest pochodzenia od czasownika wünschen, życzyć sobie. Marzyć może mniej, ale życzyć sobie, nie? Taka na życzeniowej uczelni, na uczelni, na której życzę sobie studiować. Żeby to sensownie przetłumaczyć, proponuję właśnie wymarzone. Muszę odkasznąć. Oni kolejne zdanie. On postanowił tam pracować, dopóki nie otrzymał oczekiwanego certyfikatu. Postanowił pracować. Konstrukcja z CU. Jak będzie? Start. Er beschloss, do zu arbeiten, bis er das erwartete Zertifikat erhielt. Beschloss zu arbeiten. Konstrukcja z zu. To zu nie należy do konstrukcji, bo mamy dwa czasowniki. Beschloss i arbeiten. W tej części zdania przynajmniej. Mając dwa czasowniki, mamy konstrukcję z zu. Dopóki, bys, do momentu, w którym co? Er, on. Erhielt, czasownik na końcu. Dlaczego? Bo bys to spowodowało. Spójnik bys jest czy też generuje szyk końcowy. Das erwartet, oczekiwane. Erwarten to coś, co oczekiwać. Tutaj użyty został Erhielt. Może być też czasownik bekomen użyty. E, może być też Kriegen. Czasownik potoczny, dostać coś. Ok. Drugie zdanie, czytam kolejne, postanowił tam pracować dopóki nie otrzyma certyfikatu, którego oczekuje. Bo to zdanie mówiło o przeszłości. Pracował, otrzymał. A tutaj wszystko się dzieje w czasie rzeczywistym. I zdanie brzmi tak: Er beschloss, dort zu arbeiten, bis er das Zertifikat certyfikat bekommt, das er erwartet. Bez zu arbeiten, ta sama konstrukcja co u góry, bez ea, er bekommt dostanie, czas teraźniejszy zużyty I ten certyfikat, którego das, das to jest rodzajnego certyfikat. Dlatego, jest certyfikat, którego on, ea, er, co robi? Ewatet. Ewatet jest kogo co? Ewatet das. Das certyfikat. kolejne Postanowił tam pracować, dopóki nie otrzymał certyfikatu, którego oczekiwał. To samo zdanie w czasie przeszłym. Er hat beschlossen. tu dla odmiany dałem perfekt, bo beschloss, zdania wcześniejszego i hat beschlossen znaczenie to jest to samo. Dazu arbeiten, bis er das certyfikat bekommen hat, das er erwartet hat. Czas przeszły. W, tych, w tym drugim i trzecim zdaniu. Nie? Otrzymał, oczekiwał. Zmiana tematu. Jej mąż zorganizował dla niej wycieczkę, przy czym ona zupełnie o tym nie wiedziała. Może się zastanawiacie, jak powiedzieć przy czym. Jeżeli was kusi słowo wobaj, no nie jest to źle. Natomiast tu chodzi o konstrukcję, że on zorganizował, a o tym ona nie wiedziała. Czyli bez jej wiedzy. Chodzi o konstrukcję ohne zu. Jeszcze ohne das, już nie powiem, co ja to użyłem. ohne das użyłem. Patrzcie, to. Ioman hat einen Ausflug für sie veranstaltet. I można organizować dla niej wycieczkę. ohne das. Konstrukcja ohne nas mówi o tym, że czegoś nie było. Tutaj w tym przypadku nie było wiedzy. Ohne sie, przepraszam, one das, i teraz kto? Zie, etwas davon gewusst hat. Patrzcie. Tam jest po polsku ona nie wiedziała. Nie? Natomiast konstrukcja z ohne das, czy też ohne zu, ale nie o tym teraz. Ono już zawiera w sobie negację. Czyli ohne zawiera w sobie, że czegoś nicht, albo czegoś kain. I nie trzeba, wręcz nie wolno dawać tutaj żadnego nieść. Dlatego jest coś. Dlatego bez tego, że ona coś o tym wiedziała. Bez tej wiedzy, że ona coś wiedziała o tym. Bardzo nieintuicyjna konstrukcja, ale bardzo fajna niemiecka. Nie miała innego pomysłu. Kolejne zdanie: Nie miała innego pomysłu, jak tylko kontynuować swoje zadanie. Tu też jest konstrukcja. Z co ale inna, nie um-cu, nie ohne-cu, lecz odkrywamy karty, außer sie <coughs> Przepraszam, trochę chorawy jestem, ale wychodzę z tego. Sie hatte keine andere Idee, außer, poza tym jak... Ihre aufgabe weiter zu machen. Znowu bardzo nieintuicyjne zdanie. Ale lubię takie zdania wprowadzać i uczyć, żeby to nie było tylko takie dosłowne, tylko takie wyczucie z sytuacji, kiedy kto co mówi. Ausse ir Aufgabe Weiterzumachen. Nie außer to jest poza, nie, czy życie przyjmek. I wówczas poza nie, ma, nie było innej innego pomysłu poza robieniem dalej kontynuowania tego zadania nie miała innego wyboru tutaj się literówka wdarła. ma być y sie hatte keine andere wahl außer mit ihrer aufgabe fortzusetzen Tutaj użyłem innego czasownika na kontynuować. Tutaj macie prosty weiter machen. Chyba kojarzycie. Łatwo też go zrozumieć, nie? Robić coś dalej. Etwas weiter machen. Natomiast czasownik fort jest to czasownik specy specyficzny, przeznaczony do takich celów właśnie wyrażania kontynuacji. Dobra. Aosemet Ire Augabefałcusn. Zauważcie, że to Ausea pojawia się często przy negacjach, że nie było innej opcji, nie było innej możliwości, jak tylko. Poza tym, żeby coś kontynuować. Poza tym, żeby tam pojechać. Ausea, tańcufaren. Dopóki tam pracujesz, kolejne zdanie. Skup się na swoich obowiązkach. Zolange, du dort arbeitest, koncentrier dich auf deine Aufgaben. Zolange, słuchajcie, to jest spójnik, który mówi, jaki, jakim kolorem zaznaczam ten spójnik, już nie będę. No fioletowo, niech będzie fioletowo. Zolange mówi o tym, że dopóki coś trwa. Zolange, so Zolange so to jest tak długo, dosłownie tylko razem ym, osobno pisane. Zolange, so tak długo. Razem pisane jest spójnikiem. Czyli tak długo jak coś jak ty tam pracujesz, czyli ten czas trwania twojej pracy generuje taki, takie, takie wymaganie, oczekiwanie, że skup się na swojej pracy. Koncentruj się auf deine Aufgaben. Byłem, byłem na ciebie zły, ponieważ siedziałeś zamiast mi pomagać. Tu chodzi o to siedziałeś takie bez celu. Tu chodzi, to, to wam od powiem. Chodzi o czasownik rumzycn. To jest w ogóle przedrostek rum. Pochodzi od herum, to wam powiem. Taką ciekawostkę, że czasownik z przedroskiem rum oznacza, że robić coś bez celu, nieświadomie, bez planu. Na przykład, rumlaufen to jest chodzić tak, łazić. To tak sobie łazić bez celu, nie wiem. Bo ktoś się nudzi i zamiast siedzieć, woli, sobie spacerować w tej Rum te, Rumgehen też chodzić tam z powrotem. Humzycn oznacza siedzieć, tak wiecie, że nie czekam na nic, tylko tak siedzę i tak nie wiem, co ze sobą zrobić. Niektórzy w życiu mają tyle czasu i to robią, uprawiają taki sport, ale nie wszyscy mają na to czas i głowę. W każdym razie rum siedzieć bez celu, siedzieć. I to jest właśnie użyte w tym zdaniu. Patrzcie. Ich war böse auf dich, weil du rum hast, ponieważ siedziałeś, weil, wyrzuca czasownik na koniec. Napiszmy sobie tutaj w śalecik weil du gesessen hast. Anstatt, to jest konstrukcja. Anstalt mia zu helfen. Zamiast mi pomagać. Konstrukcja Anstadt zu. To jest całość. Anstalt mia zu helfen. Ok. Dobra. Kolejne zdanie. Oni chcą jeszcze jednego psa, mimo że mają już trzy. Wygląda na zdanie takie dosyć prostsze niż standardowo. Zobaczymy. Odsłaniamy. Przepraszam. Sie wollen noch einen Hund, obwohl sie schon drei haben. Co tu się dzieje? Spójnik obwol, mimo że powoduje, że czasownik HABM jest na końcu. Obwolsition drive HABM. Drive w domyśle psy, oczywiście. Najpierw się je, kolejne zdanie, a potem się płaci. Z MAN. Uwaga, odsłaniam. Zuerst ist MAN, danach zahlt Słowo co erst jest zawsze to samo. Co erst jako najpierw. A danach może być też zamiast tego słowa słowo dan. Może być słowo nahe, Kilka możliwości. Byłem rozumiany tylko wtedy, gdy mówiłem wolno i wyraźnie. Tutaj podpowiem, chodzi o stronę bierną. Byłem rozumiany. Odsłaniam. Ich wurde nur dann verstanden, wenn ich langsam und deutlich gesprochen habe. Spójnik wen wyrzuca na koniec. Czasownik, dlatego habe jest na końcu. To właśnie wen spowodowało. Ich wurde verstanden. Byłem zrozumiany, rozumiany. Ich wódę. Dajmy sobie niebieski. Festanden. Tak. Wenn ich. Słuchajcie, może niektórzy z Was pomyśleli, zaraz, zaraz, Szymon. Przecież tu jest czas przeszły, powinno być als. Zamiast wenn, als. Nie wiem, czy ktoś z Was tak pomyślał. Als. Musi, żeby użyć als, muszą być spełnione dwa warunki. Czas przeszły, czyli mówimy o czymś, co już było. I tu jest ten warunek spełniony. Ale drugi warunek, że to musi być czynność jednorazowa, typu gdy wtedy mówiłem w tej sytuacji z tymi ludźmi, a tutaj jest rozumiany jako szersze pojęcie, że byłem rozumiany za każdym razem, gdy mówiłem wolno i wyraźnie. I za każdym razem, gdy mówiłem wolno i wyraźnie, byłem rozumiany. Czyli nie mówimy o wydarzeniu jednorazowym, tylko wielorazowym. Nie? Że to trwało tam jakiś czas. I wtedy zwen. Nie może być wals. I ostatnie. Jedziemy w górę, żeby odzyskać równowagę. Odsłaniam. Wir fahren in die Berge, in die Berge, um das I zadanie domowe, jak to zawsze uczniowie dostają. Natomiast te zadania już sprawdzam indywidualnie, na lekcji, komentujemy to wszystko i tak dalej. To jest wszystko. To jest lekcja z 3 września. We wtorek mam tą lekcję za 15.08, trwa na godzinę. Grupa zdania złożone, grupa 34. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Myślę, że coś poszło do przodu. Z Waszą wiedzą serdecznie Was pozdrawiam. Do słyszenia, cześć, hej.